Ja gram dalej limp, tak. Limpowaliśmy cały czas też słabe układy, więc chcemy też dobre limpować. No i tu. Siemanko, nagrywam dla was dzisiaj drugą część z wujkiem siępacta na Pokio, gdzie jest na finałowym stole zostały cztery osoby i dostaję tutaj już przechodzimy od razu do łapek na Smoglandzie król 8 to jest ręka na której ostatnio skończyliśmy. Wujek się decyduje na raise, raczej spoko, wykorzystujemy to, że e, mamy blokery. E, gracze raczej nie są jakoś super aktywni wersus podbicia ze small blinda. Częściej dostaniemy call, będziemy mieli inicjatywę, więc dla nas to jest jak najbardziej OK. Wiadomo, należy obserwować, jeżeli gracz tutaj będzie często tak reagował, to e, grajmy raczej, e, zaczynamy grać raczej pasywnie i więcej limpować. E, 10 9. Jest limp? Myślę, że spoko, żeby dolimpować. Gramy na pozycji. Izolacja by musiała być kosztowna coś w stylu 120 tysięcy. Nie mam też nic przeciwko ze względu na to, że gramy z nim dosyć deep. Tu są trochę mniejsze staki. Widziałem wcześniej, chyba, też tutaj był Race. Więc po limpie spodziewam się dużo gorszych rąk więc nie mam nic przeciwko, żeby to izolować. Czy tu się wszystko nagrywa? Nagrywa, trafiamy bardzo ładny flop dla siebie. Ja myślę, że gramy od razu race, ale chyba bym nie robił 4X, tylko coś w stylu 160. Aż tak bardzo nie potrzebujemy protekcji. A i tak zmieścimy przeciwnika na river, więc takie 160 będzie już ok. I przeciwnik folduje, nic nie szkodzi, po prostu miał jakieś gołego waleta i tak by później nie zapłacił. 10-9, otwieramy z katofa, dostajemy olina z big blinda i gramy po prostu fold. Ja sobie trochę to przyspieszę. Odtwarzanie, prędkość odtwarzania zrobimy 1,5. Ok. Dostaliśmy duży raise, po prostu give up, z 6 poszedł olin in tym razem i zagraliśmy fold, Dama10. Gramy mały raise, znaczy standardowy, 2bb, tu myślę, że można po prostu czeknąć to nie jest jakaś super dobra dla nas struktura. Więc możemy zrealizować equity i zobaczyć kolejną kartę. To jest close między betem a checkiem. Nadal bijemy jak, jakieś jego układy typu Tama 2 suited, typu 10-4 suited, typu wallet 10, więc jest ok. Pewnie z ciut gorszym układem jak Wallet High mógłbym się zdecydować na jakiś bet, żeby wyrzucić Ace, ace High i King High. Ok, tutaj wujek się decyduje. tak mówiłem, że to jest close. Na bet, żeby wyrzucić po prostu przeciwnika Ace High czy King High. A. Tutaj widzimy, że kolega nie, nie foldnął. Musimy brać to pod uwagę i na przykład na drugi raz w tym spocie jakieś e, trzecie pary value betować bo wiemy, że on takich układów nie folduje. Mhm, to gramy po prostu fold. Ok, po limpie dolimpowujemy, do łapką. raczej offset łapki bym tutaj unikał, takie słabsze, żeby limpowa dolimpowywać Otwieramy AS4. OK. Tutaj widzimy dosyć agresywnie, lub po prostu dostali w miarę dobre, dobre karty, bo dostaliśmy już któregoś Olina po naszym Openie. Mhm. tu gram call. Domin realizacji tytułową. I check fold na flopie. Tutaj po prostu przebinę, bo tutaj akcji nie będzie. Musimy to check foldować. Tutaj limpuję. Mhm. Okay, dostaliśmy izolację 3 x Ja gram po prostu Fold. Mhm. Damy, fajnie. Czyli na razie dostaję ręce. Tama 8. No, podejrzewam, że w standardzie to jest Open, ale podejrzewam, że chciałeś trochę zacisnąć ze względu na to, że już trochę tam dżemowali wersus Twoje openy. Nie chciałeś przesadzać. Jest to OK. Teraz niech dżemną. Ale teraz bez akcji. Z8. Dostaliśmy Łoka. Tak. Król dama w sercu. Bierzemy i dostajemy olina. U, ciekawe. Prawie w normalnych warunkach to jest call, ale nie na finałowym. Zastanawiam się, czy bym nie chciał sobie sam tej ręki otworzyć, żeby uniknąć takiej akcji. Podejrzewam, że jeżeli dostajesz raise, to po prostu sam to pchasz, albo grasz Call i grasz na pozycji, ale żeby w sytuacji, kiedy ktoś zagrywa o Lin. To musimy foldować, więc może warto to też otworzyć, bo on nie będzie aż tak agresywnie atakował Twoich openów, jak wcześniej po prostu też limpowałeś. Ok. Tu poszedł limp, ze względu na to, że nie chcieliśmy dostać olina, ale nadal dostaliśmy. Więc musimy wyrzucać. Znaczy, to wiadomo, taniej chcemy obejrzeć flopa na pozycji, więc zaoszczędziliśmy 40 tysięcy. W sytuacji, gdybyśmy podbili on do olina, to tracimy więcej. Więc możemy czasem na batonie wrzucać takie limpy, aczkolwiek ja jestem nadal fanem Openów. Uważam, że ludzie za rzadko, za wąsko i tak mówią, Nawet jeżeli się nadzieliśmy, że kilka razy dostaliśmy Olin'a, to bym się aż tak bardzo tym nie przejmował. No tu dostaliśmy po prostu call i Olin na flopie. Ciekawe. No, trochę unlucky, że tutaj ludzie grają dziwnie, trochę agresywnie. Podejrzewam, że over agro, a nic nie możemy się zahaczyć. Zawsze utrudnia mocno gierkę, więc może rzeczywiście warto gdzieś tam zacząć grać trochę bardziej tight. Mhm. Tutaj standardowo gramy limp. Staliśmy check. Ja gram jeden BB. Ewentualnie check call też jest spoko. Mhm. Ok. Gramy check. Mamy dama high, mamy Gatzota, mamy dwie over. Poszło check, check. Trafiliśmy. Yy. No, spoko, jedna trzecia. Na pewno betuje, można się stanowić tylko nad sizem jak tutaj szeroko będzie nas przeciwnik kolował, bym się nie przejmował, czy się skompletował kolor, bo po prostu jak dostaniemy RAIS, to możemy ucieknąć, uciec, ale nadal. Yy, nadal nas koluje 85, 86 gorsze strity jakbym ze względu na to, że są gorsze strity bym betnął więcej z ile w puli? 170, ja bym zrobił 115, powiedzmy, dwa razy więcej niż tutaj wujek zagrał. 9,5 V, Walet 10. Ok, dostaliśmy łoka, Wallet 4 z kolem i 1 BB na flopie. 97 volt. a z 9 otwieramy. I dostaliśmy tylko. Aha, ok, kol na batonie, i kol na biglandzie. Ja gram, check. Dziwnie wygląda wiadomo tutaj ten kol na batonie, ale. W dwie osoby, na, oni mają takie taki, że łatwo im po prostu jest na nasz bed zagryć za wszystko. Hmm, ciekawe, może jakiś showdown zobaczymy. Jest showdown 7-2 na króla. Ok, tu dostaliśmy trapa. Nawet fajny ten trap, podoba mi się. Ze względu na to, że wujek otwierał sporo i sporo foldował na nasze oliny, więc nie chcemy tutaj zagrywać za wszystko. 3-bed wygląda jeszcze silniej niż olin, więc flat jest jak najbardziej ok. Ciekawe ciekaw, jakie w tutaj staty. 2316 to takie sensowne, więc podejrzewam, że to może być jakiś regulars. Aha. Ok, tu gram call. Mhm. Jesteśmy czek. Ja gram 1b. Ewentualnie można czek kolnąć. No, w sumie nie potrzebuję już tak dużo protekcji. Możemy to czek kolnąć. Jakieś gorsze siódemki wolą sam betować, typu 7574. 7,4. I tutaj wiadomo, check call. I tutaj check. I betuje dużo. Betuje, no może nie dużo, bo 5-4 się skompletowało. Ale nadal wszystkie siódemki nas kolują. Więc myślę, że i tak trzeba betnąć. te jest 115. No, nie podoba mi się mało. Myślę, że tutaj piątkę pokazał. Okay. Ale myślę, że siódemki, każda siódemka koluje na river więc. Można, moim zdaniem, więcej betnąć. OK, zgarnęliśmy blindy z królu 8. Yy, skat, a, OK, sfoldowaliśmy król 7. Dama 6, dostaliśmy olina, foldujemy. Dziesiątki, co się stanie? OK, ja gram dalej limp. Tak, limpowaliśmy cały czas też słabe układy, więc chcemy też dobre limpować. No i tu zagrywam za wszystko po prostu. Mhm. Ok. Musiał to sfoldować, więc. Flip. Uniknęliśmy flipa. To jest dla nas jak najbardziej fajna sytuacja. Niektórzy się przyjmują, że dziesiątki nie dostali akcji, ale widzicie, jeżeli on folduje takie król dama, na które miało na nas 50%, to jest dla nas jak najbardziej okej. Okay. 8,4 Dokładamy na trzeciego spoko. Ile jaki był size? 1,3 Pewnie coś w stylu 6,4. Już bym checkrazował. Versus taki size. Myślę, że on będzie dosyć szeroko c-betował, Ale 8,4 trochę za słabe. Mhm. Tema 10. No i nadal kontynuujemy naszą strategię. Zarówno dobre jak i średnie układy po prostu limpujemy. Mm -hmm. można zagrać check call, można zagrać bet. Mm -hmm. raczej on widać, że gra flop bet, a potem się poddaje, więc jest dosyć łatwa gierka. ok, teraz mamy easy fold. Mm -hmm. Król damy otwieramy, stajemy olina. jest to close, ale i tak jeszcze ja bym foldował ze względu na to, że Stolik wygląda na w miarę prosty, więc I Nie wiem czy on tutaj będzie aż tak szeroko rejamował Na FT Żeby to się opłacało OK, mamy foldzik OK Spoko, też możemy zagrać check, Race, na przykład już teraz OK Ja jest dużo z względu na to, że jak on ma waleta, strita czy, czy parę z sercem, to nigdy nie foldnie, więc ja pewnie by dużo. Ok, otwieramy dyszki. Zostałyśmy dwa kole No i jedna trzecia. Ok, po zabiegu 9-5. Zostałyśmy łoka, 7-6 kontynuujemy strategię, czyli limpujemy, tu możemy zagrać 1bb, będzie bardzo dużo foldował, nawet taki Król-2 jak foldnie, to jest dla nas duży sukces. Tam a6 sfoldowaliśmy, jak najbardziej ok, wale 4 fold, as 4 I po prostu jam po limpie. No ja to jamuję na niecałych, na około 15 blindów, więc Jest przerwa. Nie wiem, czy to ok, było wyłączone nagrywanie, więc spoko. Tutaj coś foldaliśmy. Warto coś, wiadomo, czasem też pokazać, że foldujemy. Bardzo słaby układ: dama 7 fold, a z 6 otwieramy. I tu mały size, 1 czwarta. Podoba mi się. 9,2. Można zagrać coś w stylu 140, 135. Bo to jest ręka, która bardzo słabo gra postflop. On wcześniej też limpował. Podejrzewam, że albo gra Limpolin, albo Limp Fold z jakimś średnim układem, więc takie 135 wystarczy, żeby zgarnąć 120, więc dajemy sobie dobrą cenę. A to jest raczej chcemy izolować ręce, które są bardzo dobre, i ręce, które są bardzo słabe i słabo grają postflop. Tu poszedł Olin i Call. I gramy w, w trójkę. Foldik. Foldik, 5, 3, 7, 3 foldzik. O, tu się podwoił kolega. Dziewiątki dostaliśmy łoka a z 10 dalej limpujemy. I tutaj na izolację gramy po prostu Olin, tak jak wcześniej. Akurat się nadzieliśmy na lepszy układ anelaki nic nie zrobimy. Pewnie można zrobić notatkę, może kiedyś nam się przyda, ale wcześniej widzieliście, że zagrał izolację 3x i sfoldował król Damasut. Teraz zagrał izolację 4x. Może to coś mówić, ale może to też być sytuacja, kiedy on nie chce grać po sfrobi, ma coś w stylu, nie wiem. Nawet AS9, AS8 może tak zagrać, które kolnie czasem Molina, więc nie powinniśmy się tym przejmować. Pewnie teraz po prostu będziemy sporo foldować i czekać na rękę na Olina. Tu dostaliśmy z ustępkami Łoka. As2 suited versus 4X pewnie wyrzucamy. Na pewno As3 jest po prostu Olinem. Skarnęliśmy blindy. As9 dostaliśmy Łoka. Szkoda, bo byśmy to na pewno zagrali. walet 3, po prostu Fold. 4-3 foldzik, 6-3. Fold, pewnie do tych 100 tysięcy po prostu dokładam, a na takiej akcji po prostu folduję. O, tutaj jesteśmy w headzapie, tutaj kolega z AS8 trochę chyba popłynął, nie wiem kto kogo krył. Ok, no tu jeszcze nie, nie ryzykował trudniowego życia Stefan, więc spoko. A tutaj nie wiem, AS8 trochę duży ten wjazd, bo to chyba było 30 biksów. Ponad, no na pewno mi się nie podoba. Ok, mamy headzapa, gramy call na płytkim stacku. Dostaliśmy 1BB, zagraliśmy call. Eee, teoretycznie pewnie, gdyby nie spada siódemka, byśmy zamieniali to dalej po prostu w blef. Zagraliśmy call na flopie, bo się nie spodziewamy, że on króla czy damę po pierwsze ma, bo by izolował preflop. Podejrzewam, że po prostu by olinował, a po drugie, damę będzie zawsze czekał, nie będzie betował sam, a króla może też zaczekać, ale najczęściej będzie po prostu wjeżdżał preflop, więc nie, tutaj wujek mu nie dał ani króla, albo damy, dlatego go tutaj zagrał float, czyli call na flopie z intencją blefu na ternie po jego czeku, ale że trafiliśmy siódemkę, no to nie musieliśmy sami blefować, więc po prostu idziemy do showdownu. No i tutaj widzicie, akurat miał Trójkę, którą sam zabetował, ale byśmy tam trójkę wyrzucili na ternie po czeku. Więc ten jego bet był taki trochę średni. Powinien po prostu zaczekać z tą trójką, bo będzie, na, bo będzie mu się bez pozycji ciężko na nas grało. A z 9 to jest po prostu lin. Zgarnęliśmy blindę 7-6. No, możemy zagrać kol i jeden bb na flopie. Ok, skarnięte 4-2 suited. O, jest oliń, To gramy po prostu fold. O, tu gramy dalej naszą strategię limpowania. Grania postflop z pozycją. Tu jeden bb Tak? Poszło jeden bb któryliśmy call. Spada jedna z gorszych kart, bo króla nigdy nie sfolduje. E, dziesiątki tak samo. więc ja po prostu biorę darmową kartę. Czy my coś wyrzucimy? Podejrzewam, że nie. Czwórka zawsze koluje, dziesiątka zawsze koluje. Ace High może nawet nas kolnąć, więc po prostu give up. Dama walet blokujemy, które. No, myślę, że to zawsze koluje, ta czwórka. Trójki. Jaka była akcja? Jesteśmy łoka? Tak. 9,7 gramy limp i na flopie gramy 1bb dalej. No, ja bym betował po prostu 1bb. Tak chcemy wyfoldować rękę typu król 8 i tyle. Teraz bym betował na pewno. No, widać, że tutaj wujek chce przenieść bet na River i tu Bednąć mało. Ma to też jak najbardziej sens. To, to się nie ma co przejmować, po prostu miał, ale dużo rąk wyfoldujemy, które nas biją w tym momencie, więc spoko. Zagrana. A scroll. Gramy nadal limp. Musimy limpować zarówno dobre, jak i słabe układy. Tu możemy zagrać check. Nie chcemy dostać check raise'a. Mamy showdown value, mamy dobre equity. tuż tu możemy zagrać jako bet dla protekcji, żeby on nie trafił z jakimś... Z dama, z dama 7 Streeta. No i tutaj gram po prostu checkback, bo i tak waleta i dziesiątki nie wrzucimy. A możemy mieć często najlepszą rękę. Ok, jesteśmy łoka Dama 7 to jest Jam na 6,5 blinda. Nawet na 7 blindów. Więc po prostu jechaliśmy. Stworzyliśmy kolon król 4. Mieliśmy fajny flop, żeby trafić. Ale tak zwane Tumane Outs. Nie weszło, więc spoko zagrany turnie jak najbardziej. Podobało mi się myślę, że max wyciągnięty w wielu, wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o drugie miejsce. Kolega tutaj trochę lepiej ranował, lepiej trafiał, więc czasami nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że analiza stołu nowego wam się podobała. I do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień pozdrawiam.